Chłopak Mileny Jurek nie rozumie, dlaczego ta ma takie kompleksy. Nastolatek jest zmęczony jej ciągłym narzekaniem i krytykowaniem samej siebie. Ma nadzieję, że koledzy doradzą mu, co ma robić. Cały czas narzeka, że jest gruba i głupia i w ogóle wasze dziewczyny też tak robią? No ja nie mam dziewczyny, no ale moja siostra cały czas zdjęci, że ma za duży nos. Właśnie, jak nie za duży nos, to za grube nogi. Masakra jakaś. Weź tam, moja dziewczyna cały czas gada, że ma jakieś piegi na twarzy, ale ja tam nic nie widzę. Ale o co im chodzi? Czy was to nie wkurza? No mnie to wkurza, no ale co zrobisz? No nic, no ale to... Powiedz mi, o co w końcu im chodzi, no. Nie wiem, nie rozkminiam tego, masakra jakaś. Wiesz co, mnie się wydaje, że im chodzi o to, że mamy zaprzeczać i mówić, jakie są śliczne. Nie, to nie to, Milena non stop po sobie jedzie, że jest gruba, głupia i w ogóle. To jest chłopie nie do zniesienia. No ale no co zrobisz? Pewnie z nią zerwę, no bo co mam zrobić? Co, stary, to jest najlepsza laska w szkole. Zrozum, że mnie wkurza, dobra? Ty, a ty czemu się nic z nią odzywasz? Bo z nią chodziłem i też nie wytrzymałem. Dawaj, gramy. Dawaj, chodź. Jurek postanowił zerwać z dziewczyną. Milena obawia się tego, odkąd tylko zaczęli się spotykać. Każdy jej chłopak rzucał ją po kilku dniach. Dziewczyna nie rozumie, że zraża ich do siebie swoimi kompleksami. Ładna, mądra i w ogóle, ale... O nie, chcesz ze mną zerwać, prawda? Tak. Czy uważasz, że jestem brzydka? Właśnie powiedziałem, że jesteś ładna. I głupia. I mądra. Dlaczego ze mną zrywasz? Pamiętasz te cudowne chwile, które ostatnio spędziliśmy razem? No właśnie, ja też nie, bo naprawdę były okropne. Czy uważasz, że jestem okropna? Jezu, nie, matko. Po prostu mnie dołujesz. Cały czas mówisz, że jesteś gruba, głupia i w ogóle tak się nie da, zrozum. No widocznie jestem, skoro każdy kolejny chłopak ze mną zrywa. Boże, jestem beznadziejna. Masz rację, jesteś beznadziejna, naprawdę. Wszyscy chłopcy ze mną zrywają. Mówią, że jestem fajna i mądra, a potem mnie rzucają. Tak naprawdę jestem beznadziejna i żaden chłopak nigdy mnie nie pokocha. Może powinnam zrobić światu przysługę i się zabić.